Witam wszystkich. Tutaj Pietruszka 1122. A to mój kolejny, a być może nawet ostatni odcinek z serii Let's Play Trine Enchanted Edition. No dobra. W ostatnim odcinku... troszkę tutaj. Przeszliśmy ostatni poziom fabularny, Tower of Sarek, i pozostał nam jeszcze ostatni poziom, już z tego co się orientuję, poza główną fabułą, Path to New Dawn. Okej. Ho! Nic nie mamy powiedziane. No dobra. Zobaczmy. Okej. To było świetne. Wow. Lawa się podnosi, serio. Chwileczkę. Restartujmy to. O! Zebraliśmy buteleczkę. Fioletową. Tego, co tam było wcześniej widać w menu, to podejrzewam, że jest to ta tak zwana Mystery Bottle. I powinniśmy mieć 10 w tym poziomie takich. Już tam widzę drugą. Oj. No dobra. Widzę, że tak jak tamten poziom, i to będziemy musieli parę razy powtórzyć. Ajajaj. Nie. Wow. Dobra. Przynajmniej zebraliśmy tyleczkę. Ale jest trudniej niż myślałem. Tak. Serio. Wow. Dobra. Nie miotajcie tak mną. Czemu tutaj tyle tych szkieletów? O! Osiągnięcie. Jakieś chyba związane z... zabijaniem przeciwników. Po prostu. Zupełnie się nie spodziewałem czegoś takiego dostać tutaj. No ale... bardzo dobrze, że... jeżeli coś takiego jest, to to dostałem. Wow, ładnie się złapałem. Co się tu dzieje? Tam jest buteleczka. Dobra.
Chwileczkę, co tu się jeszcze dzieje? Dobra, tam jest buteleczka. Dobra, czwarta z 10 i spadłem. Dobra, zobaczmy sobie, co to jest. Spring Master. Complete at least 5 jumps or 3 in Enchanted Edition in a row on different skeletons without touching the ground. Ciekawe. Czyli musieliśmy skoczyć po głowach 3 szkieletów z rzędu. Różnych szkieletów. Dobra, w sumie może teraz przejdziemy jeszcze do osiągnięć, ponieważ jak już powiedziałem, prawdopodobnie może to być ostatni odcinek. Ja jeszcze nie wiem, wy już wiecie prawdopodobnie po tytule odcinka. A więc nadchodzi teraz ten moment, w którym ja oraz na pewno część z was się dowie, jakie są osiągnięcia w grze. Włączyłem sobie tutaj podgląd z procentem wszystkich graczy, którzy zdobyli dane osiągnięcie i czy ja takowe posiadam. I tutaj mam in a single level kill one monster by jumping on it with the knight on one with the wizard abilities and one with the thief's grappling hook kick. O, ciekawe osiągnięcie. Undead have rights too. Complete a level other than Astral Academy without directly killing enemies. Okej, dobra. To będzie do zrobienia. Caverns Master. Collect all experience in Crystal Caverns. Będziemy musieli wrócić do tego poziomu. What a view. Build a tower with at least 12 wizard-created objects and stand on top of the tower without collapsing it. Okej, to nie powinno być zbyt trudne. Still no fireball. Conjure 200 objects in a single level. Dobra, to trzeba będzie ponabijać po prostu. Master Collector. Collect all experience in the game. Co do tego osiągnięcia, to jak sprawdziłem na nagraniu, rzeczywiście w tym poziomie Tower of Sarek przy ostatnim przejściu żadna z postaci nam nie zginęła. Way out of the Trine. Earn all achievements in Trine. O, dobra. Jedno samo zdobywające się osiągnięcie. I co my tu mamy? Survive a level other than Astral Academy without any damage. O, to może być ciekawe. No dobra. Wracamy do gry. Ile już tego mamy? Chyba nie mogę za bardzo tego wyświetlić. Chwila, to nie ma żadnego osiągnięcia związanego z przejściem tego poziomu? Dziwne. Ajajaj. Dobra. Nie. Świetnie. Czarodziej i biegniemy. Dobra, teraz złodziejka.
Teraz tu, o ile do... Oj, 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 spokojnie. Ha. Wow, co to było? Jakaś wybuchająca beczka. Tak, tak, ładnie. Tam coś jest ciekawego? Chyba nie. Wow. Dobra. A! Dobra, dobra, dobra. Jest buteleczka. Kolejna. Nie. Dobre pytanie. Czy uda mi się tam dostać? Nie. Okej. Kolejna powtórka. Tak, ten poziom chyba będzie rzeczą, która tam zajmie nam najdłużej ze wszystkich rzeczy w dzisiejszym odcinku. No, podejrzewam, że... czarodziej. Podejrzewam, że mamy szansę, żeby wszystkie osiągnięcia udało nam się zdobyć w dzisiejszym odcinku. A, dobra, tak. Kurczę, czemu tam tego się jest tak trudno złapać? Tak. Tak. A. Dobra. Tak. Ta, nie, 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 nie. Tylko niebeczka. Wow, jakim cudem mnie to nie trafiło. Dobra, jest buteleczka. Tam jest kolejna. Kurczę, znowu nie zwróciłem uwagi, ile ich już mamy. Dobra, tutaj chcę wejść. Buh. Dobra, tam chyba nic ciekawego nie ma. Lawa nas dogania. Jakoś w tym poziomie już nie czuję takiego. 7 z 10. Takiego napięcia. Dobra. Jakie odczuwałem w ostatnim poziomie. Ostatnim poziomie. No, ostatnim poziomie fabularnym. Dobra, tam mamy... Kurczę. Wybuchaj szybciej. Chcę się tam przedostać. Dobra. 9 z 10. Jeszcze tylko jedna. I ją widzę. Widzę ją. Kurczę. Nie. Tak. Found the last mystery bottle. Something got unlocked. Skoczę stąd? Dobra. I biegniemy. Biegniemy. Biegniemy.
Okej. Otóż. Powiem wam teraz o istocie tego poziomu. A jest ona taka, iż został on dodany do podstawowej wersji Traina razem z którymś z bugfixowych update'ów czy coś takiego. Nie było go na początku, o ile się dobrze orientuję w samej grze. Albo nie było w nim tych tajemniczych butelek Mystery Bottles. I w podstawowej wersji Traina po przejściu tego poziomu pokazywał się taki obrazek ze smokiem. Nie wiem, możliwe, że znajdę go w internecie i wyświetlę wam w tej chwili. Z jakimś podobnym do tego napisem. Tutaj jest akurat New Adventure Awaits. I jak się później domyślono, obrazek ten zapowiadał pracę nad grą Train 2. Teraz mianowicie, kiedy wyszedł w wakacje Train Enchanted Edition, obrazek został podmieniony i teraz właśnie widzimy tutaj to obserwatorium, coś takiego. I jak wiele osób się spodziewało, jest to nieoficjalna zapowiedź Traina Trójki, która była już dostępna w grze od tegorocznych wakacji. Czyli tam to był od lipca 2014. No dobra. Oprócz tego, że była już od pół roku dostępna ta nieoficjalna zapowiedź, to w dniach 2-6 marca w San Francisco miała miejsce konferencja GDC, czyli Game Developers Conference, gdzie już oficjalnie została zapowiedziana praca nad grą Train 3. Gra posiada podtytuł i mianowicie pełna nazwa brzmi Train 3 Artifacts of Power. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział trailera tej gry, to bardzo zachęcam do zrobienia tego w tej chwili. Możecie sobie teraz zapauzować ten film i prawdopodobnie w opisie do tego filmu znajdziecie link do trailera Traina Trójki. Okej. Zakładam, że już wszyscy obejrzeli, którzy się w jakiś sposób tym interesują. A zachęciłem was do obejrzenia, dlatego żeby nic wam nie spoilować. Dobra, teraz zajmiemy się Crystal Caverns. Tak, brakuje nam tutaj 3 expa. No i od razu spróbujemy się zająć tym, czego nam brakuje. Czyli tak. Ile my możemy tworzyć kładek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Naprawdę. Możemy tworzyć 6 kładek. Plan.
Things. Okej. Okay. A chwila, tutaj chyba mamy jakiś. Aha, ale dobra, bez tego sobie poradzimy. Jest coś jeszcze. Aha, dobra. Czyli to osiągnięcie powinniśmy bez problemu dać radę wykonać. Zrobimy sobie tak. Trzy. Cztery. No dobra, i teraz będzie. Kurczę, jak ja mam to zrobić? Jeszcze jedna skrzynka. What a view. Build a tower with at least 12 wizard created objects and stand on top of the tower without collapsing it. Okej. Okay. Fajne osiągnięcie. Czyli tak. Poza tym chcemy się jeszcze zająć. Kurczę, nie zacinaj mi się. Musimy znaleźć w tym poziomie cały exp, którego jeszcze nie znaleźliśmy, czyli trzy buteleczki, i to nam da dwa osiągnięcia. Dobra. Survive a level underground. Okej. Dobrze by było, jakby się udało nam przejść to bez zabijania bezpośrednio. Ha. No dobra, no tak może być. Kurczę, nie wiem, czy uda nam się zrobić w jednym, za jednym razem osiągnięcie z niezabijaniem bezpośrednio. Nie, to chyba oddzielnie zrobimy. Czyli teraz się będę starał, żeby. No tak. Teraz zrobimy tak, że będę mógł zabijać potworki, ale nie chcę otrzymać żadnego damage'a. Świetnie. Bardzo dobrze mi to wyszło. No dobra, będę musiał to powtórzyć. To może spróbujemy zrobić to. Co zrobić, żeby przez stanięcie rycerza na szkielecie zabić szkieleta? Ha. Nie mam pojęcia. Dobra, co się tu dzieje? Musimy tu gdzieś znaleźć expa, którego nie znalazłem za pierwszym przejściem tego poziomu, za drugim przejściem tego poziomu. To jest najważniejsze, co w tym poziomie mamy zrobić, a no inne rzeczy może jeszcze. Jakieś tam inne rzeczy może uda nam się zrobić po drodze.
Chwileczkę, trochę nie łapię tego. Kill one monster by jumping on it with the knight. Właśnie problem jest taki, że skacze, tylko to ich nie zabija. Nie mam pojęcia. O, dobra. Za to udało mi się zabić właśnie, huśtając się na tym grappling hooku. No dobra. Dobra, nie zapominajmy o expie. Którego musimy szukać. Dobra, zobaczmy pod wodą. To by było dziwne, jakbyśmy gdzieś tutaj ominęli coś. Ale w sumie sam fakt tego, że już dwa razy przechodziłem ten poziom i nie mogłem znaleźć tych buteleczek, jest dziwny. Coś tutaj? Chyba nie. Jakoś z wysokości muszę wskoczyć może? Jak to dobrze zrobić? Udało się. The cool way. In a single level, kill one monster by jumping on it with the knight, one with the wizard abilities, and one with the thief's grappling hook kick. No, to było dosyć przyjemne osiągnięcie. Do wykombinowania. Czekajcie, co... A, tutaj woda jest. To nie, to jeszcze nie tam. W razie chcemy tutaj przejść. Ha. Chwileczkę. No kurczę. Ha. Znaleźliśmy ponownie przedmiot. No dobra, pod wodą. Może jest tu gdzieś jakaś odnoga, której nie zauważyłem. Chwileczkę, która
A, dobra, czarodziej może nieskończoność, nieskończoną ilość czasu przebywać pod wodą. No nie, tutaj nic nie widać. To będzie okropnie dziwne, jeżeli i tak nie uda mi się nic znaleźć. Mimo, że teraz tak dokładnie przeczesujemy ten poziom. Dobra, zerknijmy jeszcze raz na osiągnięcia i czy jest jeszcze coś, czym mogę się po drodze zająć? Tak, to. Tylko to... To pewnie jakieś cięcie zrobię, czy coś takiego. Tak, to muszę stać po prostu na checkpoincie. Tworzyć kilka deseczek, aż mi się mana nie skończy. Potem manę sobie odnawiać tutaj. No tak, takie nabijanie. Dobra, starczy na razie. Tak jak mówię, pewnie potem cięcie zrobię, czy coś takiego. Tak. Okej. Tutaj. No nie, tutaj nic nie ma. Nadal nic. Nadal nic szczególnego. Wow, jakieś drobne lagi. Dobra, czy tutaj jest coś ciekawego? No nie ma. Nie mogli dać 100. 200 to sporo. Według mnie 100 na takie osiągnięcie mogło
by być wystarczające. Coś tam w ogóle jest ciekawego na górze. To, że nie ma jakiegoś licznika. Dobra, ale dochodzę do coraz większej wprawy. W szybkim tworzeniu dużej ilości kładek. Też akurat tak się dobrze ustawiłem, że mana mi się po prostu cały czas sama... Dobra. Still no fireball. Conjure 200 objects in a single level. Ach. Tak. Osiągnięcia polegające na nabijaniu czegokolwiek. Okej, kojarzę to miejsce. Ta piąstka jest ciekawa. Tak tu niby bez powodu leży, ale niewykluczone, że jakiś powód jest. No, tam jest ten Holiday Gift, jak widzę. Chwileczkę. Pozwólcie mi wydostać się stąd i zdjąć tego łucznika. I teraz dostać się na górę. No i nadal nie wiadomo. To też chyba jakoś niekoniecznie może mi się przydać do czegokolwiek. Chwileczkę. Tam. No nie. Ha. Znowu jesteśmy tutaj. Jeżeli dobrze pamiętacie, to już jest praktycznie koniec poziomu. To by było wredne, jakby tutaj gdzieś na dole były zatopione buteleczki. Musielibyśmy je właśnie wyłowić, używając kładek. Uła, tutaj... Tu jest głęboko. Niewykluczone.
Nie no, już po prostu zbyt zdesperowany jestem. Że robię takie niedorzeczności. Czy tam coś jest? No i co? Koniec poziomu. A buteleczek dalej nie ma. 27 na 30. Niewiarygodne. Naprawdę będę musiał sprawdzić w jakimś poradniku, gdzie one są. Niewiarygodne. Dobra. To się samo zrobi. Czyli zostały nam oprócz tego. Oprócz tego expa zostały nam dwa osiągnięcia, tak naprawdę. Przejdź poziom bez otrzymywania żadnego damage'a. Inny niż Astral Academy. I przejdź poziom bez bezpośredniego zabijania żadnego potworka. Powiedzmy poziom drugi. Nie pamiętam jak w jakim jaki jest poziom prostoty tego poziomu. No ale spróbujemy. Wow. Ewentualnie przejdziemy ten poziom dwukrotnie. Raz. Kurczę, otrzymałem damage. Raz nie otrzymując żadnego damage'a, a drugi raz... A raz nie zabijając potworków. To teraz nie będziemy zabijać potworków, ale za następnym razem będziemy mogli je zabijać, dzięki czemu będzie nieco łatwiej. Aha, dobra. Wybrałem zły poziom na niezabijanie potworków, widzę. Chyba, że to, co teraz robię, też się nada. Zależy, jaka jest definicja ich bezpośredniego lub niebezpośredniego zabijania. I tak nie wiem, czy ten poziom będzie dobry do przejścia bez otrzymywania żadnego damage'a. No dobra, już chyba niedaleko. Ten poziom jest dosyć długi.
Doskoczę. No nie doskoczyłem. No tak. Przejście poziomu bez otrzymywania damage'a może być trudne. I ten poziom nie jest znowu taki... taki strasznie krótki. Tylko żebym teraz pod koniec nie zepsuł i kogoś nie zaatakował. Tak, tak, tak. Tędy. Nie, dobra, niech będzie i tędy. Aha, dobra. Tak. Dobra, biegniemy dalej, biegniemy. Kurczę. Już chyba niedaleko. Tak. Tu. Tutaj. Nie, nie tutaj. A, tamto miejsce mi się skojarzyło, bo... bo... pewne osiągnięcie kiedyś tam dostaliśmy. Okej, okay. To nie był jeszcze koniec poziomu. Dacie mi się stąd wydostać. Ja nie mogę. Tyle już szkieletów zabiłem podczas tego przejścia. No niby nie bezpośrednio, ale naprawdę nie mam pojęcia, jak to policzą. Ten poziom jest długi. Ten poziom jest naprawdę długi. No, i nie zaliczyła. No dobra. Where are we? We are beneath the Astral Academy. No one has been here for decades. Dobra, zróbmy tak. Kurczę. Się teraz zastanawiam, jak to zrobić. Jak to zrobić? Kurczę, każdy z tych osiągnięć jest trudniejszy do zdobycia niż myślałem. No dobra. W takim razie mamy jeszcze trzy dosyć poważne osiągnięcia do zdobycia. I...
podejrzewam, że zrobimy je po prostu w kolejnym odcinku. A, to wygląda. No, jakiegoś prostszego sposobu na zrobienie tego wszystkiego nie widzę. Potrzebujemy jakiegoś krótkiego, łatwego poziomu. Któryś z tych pewnie. No dobra, ale to mówię. Zobaczymy w kolejnym odcinku. No dobra. Miałem powiedzieć o Train Trójce i nie powiedziałem. No dobra, to także w kolejnym odcinku. To, co myślę o tym trailerze. No dobra. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek z gry Train Enchanted Edition. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i nie hejtujcie. Cześć.